Kamiszka i MMA 9, jest ze mną Kamiszka. Cześć. Tak. Powiedz, jak się czujesz przed walką, bo widzę, że uśmiech tutaj dominuje dzisiaj. Tak, bardzo dobrze. Ja ogólnie jestem taką wesołą osobą, więc spoko. A jak się nastawiasz w takim razie do walki, kiedy będzie trzeba użyć trochę agresji, przemocy i takiej dominacji? Przemocy mówisz? Wiesz co, walka, a konferencja to jest zupełnie coś innego. Także na walkę to już się nastrajam, przełącza się taki mały guziczek tu w głowie i wtedy wchodzimy i robimy swoją robotę. A jak podchodzisz do konferencji, jeżeli na przykład zaczyna się wymiana zdań, czasami rywal atakuje, wyciąga jakieś brudy, zachowujesz spokój, czy raczej gdzieś tam się w tobie coś gotuje i chcesz odpowiedzieć? Nie, totalnie unikam takich rzeczy, jakiegoś trash talkingu totalnego, więc nie chcę mi się bawić w głupie gadki i po prostu jakieś dziwne afery, bo to nie ja i tyle. Okej, okay. A powiedz, twoje nastawienie na walkę, plan, takie to jest bardziej iść za ciosem? No planu to ci na pewno nie zdradzę, ale nastawienie jest pozytywne, fajne, więc no, mamy dać dobry show. I o to tak, znaczy chodzi mi raczej o taki styl przekonania, jakby iść w tą walkę i szukać, że to ty będziesz tutaj dominować, czy raczej takiego spokojnego, wiesz, wymiany ciosów, wiesz, szukania czegoś technicznego? Wiesz co, to zależy, na co rywalka mi pozwoli. Będę dostosować swój styl też do tego, jak mi pozwoli boksować rywalka, tak? To zobaczymy, czy pójdzie wiatrakami. Jak pójdzie wiatrakami, no to wtedy będzie bitka. Jak nie pójdzie, to wtedy będzie, może pokażemy trochę techniki. A w jakiej płaszczyźnie najlepiej się czujesz? Taką, czujesz, że jest na przykład dobrze opanowana, a któraś jest słabsza? Wiesz co, i parter, i stójka u mnie są na spoko poziomie, więc myślę, że nie potrafiłabym tutaj wybrać. A jak wyglądał twój obóz taki przygotowawczy do walczy? Jak trenowałaś? Z kim trenowałaś? Co najbardziej szlifowałaś? A wiesz co, ja trenuję w Gorilli z Bartkiem Walczewskim i z Jędrkiem Loską jiu-jitsu. Naprawdę się przygotowywałam, słuchaj, do tej walki, jakbym co najmniej walczyła jakieś mistrzostwo świata, serio. Jestem już trochę przemęczona, ale teraz będziemy łapać świeżość, więc no, sparingi też super. Zresztą jeszcze mam pod pudrem jeszcze siniaczki, ale wszystko jest okay. Nie widać, dobry puder. Bardzo dobry. Tak, bardzo ładny bardzo makijaż. Bardzo make-upistka, dziękuję. A powiedz, jak wygląda też twój system odżywiania? Czy zwracasz na tą szczególną uwagę, to żeby mieć właśnie taką dużą witalną siłę, energię w trakcie walki, w trakcie treningów? Tak, ja muszę zwracać na to uwagę, bo ja robię wagę do 61-200, więc schudłam już 5 kilo i teraz już akurat mam zrobioną wagę, ale tak muszę na to zwracać uwagę, mam tam rozpisaną kaloryczność, bla, 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 jak każdy, więc waga jest zrobiona. A co sądzisz o wegańskim stylu życia i treningach? Jezu, człowieku, ja bez mięsa żyć nie mogę, co ty? Nie ma opcji. Nie, a jakie mięso najbardziej lubisz? Czerwone. Czerwone steczki, takie, no, tak. A jadłaś kiedyś kurze łapki? Kurze łapki? Nie, ale moim pieskom daję kurze łapki. Są takie przysmaczki dla piesków. A mój piesek właśnie tylko to wącha i nie chce tego jeść. Serio? Tak. Moje wcinają to po prostu kilogramami. Czym to przyprawia? Takie leciutkie. Tak. Niczym, one są takie leciutkie, tak, po prostu. Z trzema pazurkami. No, dokładnie. No to oni to zajadają, a zresztą będą tutaj dzisiaj z Arturem przyjadą. Pieski, tak? Tak. A co to za pieski? American Bully XL i Bull Terrier miniatura. Dają w kość, czy spokojne? Nie, no kochane, najkochańsze dzieci na świecie. Dobra, teraz trzy słowa dla twojej rywalki. Nie mam słów! Brak mi słów! Nie, po prostu dajmy dobre show. I dobrze, tyle. Jeżeli byś chciała pozdrowić fanów, czy podziękować? Tak, chciałabym. Mogę swoim sponsorom podziękować? Bardzo proszę, To ja bym bardzo chciała podziękować moim sponsorom w filmie Apis, książki Pełne Miłości, Kolibrze, Pięknej Sprawie, Genetech i kurde, o kimś jeszcze zapomniałam. I Peretti House. Dziękuję bardzo, że ze mną jesteście. Ja bym chciał zagłębić temat książki miłości. Co to książki takiego? Książki Pełne Miłości. Wiesz co, to są książki, które stworzyła moja znajoma i one są w środku tak naprawdę puste. Tam są tylko pytania. I możesz taką książkę wręczyć swojej dziewczynie albo swojej babci. To są w ogóle świetne książki, na przykład babci, dziadka, czy mamy i taty, bo wiadomo, ludzie się starzeją, potem odchodzą i zostaje ci pamiątka po nich. Są w nich są tam pytania, na które twoi rodzice, twoja babcia, dziadek muszą odpowiedzieć. I to są zazwyczaj takie też intymne pytania, takie, o które byś się na co dzień nie zapytał swoich bliskich. I potem zostaje ci po nich taka pamiątka, właśnie taka książka z ich wpisami i odpowiedziami. Coś wspaniałego, naprawdę, polecam wszystkim. No fenomenalne i na pewno też skłania do refleksji i przemyśleń każdą osobę, która to wypełnia. Świetne, powiem ci, są naprawdę, jak ktoś się jeszcze do tego przyłoży, jeszcze gdzieś tam jakieś zdjęcia powkleja, tym
najbardziej taka książka, wiesz, od babci, od dziadka, to jest naprawdę pamiątka na całe życie. No, takie rady, wskazówki, tak? Przemyślenia życiowe. Tam są różne pytania, wiesz, nie chcę też zdradzać, no bo to są te książki, żeby je kupić i komuś dać, tak? Ale są świetne pytania takie, mówię, których ja bym na przykład nie zadała swojej babci, czy tam mamie, więc świetna pamiątka. A gdzie można takie książki kupić? Wiesz co, oni mają na Instagramie profil właśnie Książki Pełne Miłości i tam jest link podany do strony. To może trzeba jakiś kod rabatowy załatwić, wiesz, i tutaj akcję przeprowadzić marketingową. Trzeba mówić, że jest się od Kamiszki, to myślę, że tam jakiś kodzik dadzą na pewno. Dobra. To bardzo dziękuję. Dziękuję również. Dzięki.